Moim i Państwa gościem jest dzisiaj pani dr Ewa Kurek, historyk specjalizujący się przede wszystkim w stosunkach polsko-żydowskich. Dzielna kobieta, która od wielu lat próbuje wyjaśnić to wszystko, co stało się w Jedwabnem w 1941 roku. Kłaniam się pani doktor, dzień dobry, bardzo dziękuję, że przyjęła pani moje zaproszenie. Dzień dobry Państwu, witam pana serdecznie. Pani doktor, od piątku jest już udostępniony do publicznego oglądania film Powrót do Jedwabnego. Film, w którym pani zabiera głos, w którym mówi pani to, co udało się do tej pory ustalić niezależnym polskim historykom w sprawie tej strasznej zbrodni, jaka miała miejsce 80 lat temu. Na początek jednak pozwolę sobie zapytać pani doktor, czy pani tylko właśnie występuje w filmie i nic poza tym, czy również twórcy filmu konsultowali z panią scenariusz, reżyserię i tak dalej? Nie, ja właśnie to są fragmenty moich wypowiedzi. Ja nie jestem ani reżyserem, ani konsultantem tego filmu. I, no, trzeba powiedzieć tak, że mnie jako historyka cieszy, proszę Państwa, dlatego że to mogę powiedzieć, sprawę Jedwabnego ruszyłam w 15 roku i było nas tak naprawdę przedstawicielka gminy żydowskiej Anna Ciałowicz. Bo Żydzi z gminy żydowskiej przyjechali do mnie i powiedzieli, rób coś z tym, bo to jest kłamstwo. Żydzi, to pamiętajmy o tym i nigdy nie mówmy, że to problem polega, jest konflikt polsko-żydowski. To jest konflikt w tej chwili pomiędzy Żydami i Polakami, którzy chcą prawdy i Żydami, którzy zmierzają do niecnych rzeczy wobec Polski poprzez kłamstwa. No więc to był 15 rok, można to sprawdzić w internecie, poranek Radia Wnet z Jedwabnego. I tam właśnie z panią Magdą Uchaniuk z Radia Wnet, przedstawicielką gminy żydowskiej. No i ja jako historyk ruszyłam tę sprawę, potem zaczęłam zbierać podpisy, zebrałam ponad 90 tysięcy podpisów do ministra sprawiedliwości w sprawie Jedwabnego. Napisałam książkę Jedwabna anatomia kłamstwa. Oto ona. Właśnie tę książkę, tak, gdzie opisałam historię kłamstw i bezeceństw, powiedziałabym, trzeba to powiedzieć, rządów Rzeczpospolitej Polskiej od roku 2000. No, wtedy tam w książce do roku 17 okazuje się, że trwa to dalej jeszcze 4 lata. I mnie jako historyka, proszę Państwa, najbardziej cieszy to, że pan Wojciech Sumliński z całą ekipą dziennikarzy dołączył do tego problemu, bo no, jako historyk siłą rzeczy ja mam mniejszą możliwość przekazu, sposobów działania. Jestem zwykłym po prostu molem książkowym, tak? I tu cała ekipa właśnie pana Sumlińskiego, Tomka Budzyńskiego, dziennikarza śledczego, oni zrobili bardzo dobrą robotę również w tym filmie. Jeśli chodzi o film, to mnie osobiście, proszę Państwa, to jest wielki plus tego filmu i trzeba go absolutnie obejrzeć. To są wypowiedzi, czy właściwie to, że wypowiada się pani profesor Małgorzata Grupa, która prowadziła tę ekshumację. Ja na etapie pisania właśnie tej książki Jedwabna anatomia kłamstwa rozmawiałam z profesorem Andrzejem Kolą, który wtedy był szefem ekshumacji. On, przyznam szczerze, był załamany parę lat temu i uważał, że za jego życia nic się nie zmieni. Bo oprócz tego, że i ta ekshumacja woła o pomstę do nieba, sposób ekshumacji, to jeszcze raport profesora Koli na temat ekshumacji, proszę Państwa, przez 20 lat był odtajniony. I tutaj raz do grupy takiej walczącej o prawdę dołączył też, i tu pozwolę sobie może zareklamować, ostatni numer Magna Polonia, wywiad z panem mecenasem Jarosławem Litwinem, który od strony prawnej zadziałał i raport profesora Koli jest ujawniony. Także możemy się cieszyć, że te działania w walce o prawdę
przybierają szerszy krąg i prawników, i dziennikarzy, dziennikarzy śledczych, i majora Buzyńskiego, czyli to jest wsparcie dla historii, dla walki o historię. I film pokazuje też, występuje w nim bardzo ważna postać, uważam, to jest pan Bolesław Szanicer, opiekun cmentarzy Żyd, opiekun cmentarzy warszawskich z dziada pradziada, można powiedzieć, bo jego ojciec i dziad się tym zajmował. I tu moje doświadczenia uzupełniają się z doświadczeniami pana Szanicera, który mówi, że Szudrych, bo taką kluczową postacią, proszę Państwa, całego tego zamieszania jest jednak rabin Szudrych. Ja tak w skrócie Państwu przedstawię, że do 1999 roku rabinem, naczelnym rabinem Polski był Joskowicz, pan Joskowicz, którego znałam, z którym się współpracowałam i kłóciłam, bo on chciał ode mnie, żebym mu sprzedała te dzieci żydowskie. Ja nie zgodziłam się na to i tak dalej. Ale jednak był to Żyd polski, urodzony gdzieś pod Łodzią, który nie wychodził poza funkcję po prostu środowiska żydowskiego, Żydów religijnych. To przede wszystkim było środowisko Żydów religijnych. Dla mnie zagadką było, dlaczego w 1999 roku nagle rabina Joskowicza odesłali do Izraela. Człowieka, który całe życie spędził w Polsce, który był człowiekiem religijnym. Ja oczywiście jestem może oburzona, że Joskowicz na moją wyciągniętą rękę nie odpowiedział, ale to jest jego religia, zostawmy to, prawda? I nasłali Szudrycha, bo w 99 roku, i mówi o tym właśnie w filmie i więcej w książce, ten pan właśnie Bolesław Szanicer, Żyd warszawski z dziada pradziada. I w książce Szanicer pokazuje to, czego ja doświadczyłam, że nagle, proszę Państwa, gmina warszawska zaczęła się sypać. Zaczął Szudrych, bo on objął warszawską gminę. Zaczął zwalniać młodych, mądrych Żydów, wyrzucać z pracy. Redaktor Kolbojnika, czyli tego pisma, w którym w 14 roku po raz pierwszy ukazała się ekspertyza od strony prawa żydowskiego przez autorytety żydowskie, w której stało jasno, że ekshumacja według prawa żydowskiego i religii żydowskiej musi być natychmiast przeprowadzona. Więc Szudrych rozbił gminę żydowską. Okazuje się, całe środowisko Żydów naszych religijnych, bo znam rabina z Częstochowy, z Gdańska kiedyś poznałam. To są religijni Żydzi, z którymi nam jest po drodze. On to wszystko porozbijał i teraz jak się popatrzy na życiorys Szudricha, to on najpierw starał się być rabinem w Japonii. Pojechał do Japonii, no ale tam nie ma Żydów. Więc przyjechał do Polski w latach 90. tułał się tutaj, pętał przy synagodze Nożyka, uczył się polskiego i jak Żydzi amerykańscy już pozbyli się Joskowicza, czyli rozbili środowisko, objął tę funkcję Szudrych w 2000 roku. I to też zapominana rzecz, proszę Państwa, że w 2000 roku Schröder bodajże wtedy panował w Niemczech, powiedział dość, już daliśmy wam Żydzi do Izraela, powiedział do amerykańskich Żydów, daliśmy wam dość forsy, więcej płacić nie będziemy. A deal, czyli układ między Żydami amerykańsko-izraelskimi a Niemcami był taki, że Niemcy będą płacić Żydom w Izraelu i w Ameryce pod warunkiem, że Żydzi będą roztaczać taką po świecie odciążać z odpowiedzialności Niemców i spychać na kogoś tam, czyli na Polskę. I teraz jest ten haniebny rok 2000, kiedy Niemcy przestają Żydom płacić, rabinem Warszawy jest już Szudrych i ukazuje się książka Grossa. Jak popatrzymy, że wtedy ministrem spraw zagranicznych jest Geremek, który udostępnia Grossowi za nasze podatkowe pieniądze, sale po całej Polsce, przecież to
młodzi ludzie, najmłodsi nie pamiętają, ale ja pamiętam doskonale, z jaką chucpą ta promocja tej książki się odbywała. Po co? Po to, żeby najpierw Polakom wtłoczyć do głowy, od co najmniej 30 lat mówię o pedagogice wstydu, żeby podać Polakom takiej akcji, że wy nie jesteście tylko ofiarami, wy jesteście wspólnikami zbrodni. No i ta głupia książka Grossa o Jedwabnym. Głupia pod względem metodologii badań historycznych, bo Żydzi nigdy poza wyjątkami wspaniałymi historykami tu urodzonymi w Polsce, Majer Bałaban czy profesor Honeszmeruk, którego miałem szczęście znać osobiście i który uczył mnie historii również Żydów, czy paru innych profesorów. Żydzi historię od tysiąclecia traktują z takim przymrużeniem oka i tak tę książkę Gross napisał. Przecież tu w tej książce, którą pan redaktor ma, Jedwabna anatomia kłamstwa, te wszystkie rzeczy od strony metodologii nauki historycznej zostały obalone, bo to po prostu głowa mała. No ale reklama robi swoje. I ja nawet nie mam, że tak powiem, pretensji tam do Żydów, bo oni grają swoje i za chwilę powiem, jaka rysuje się koncepcja po tych wszystkich doświadczeniach. To błędem kardynalnym było to, że niestety świętej pamięci nasz prezydent Lech Kaczyński, którego bardzo szanuję i który jest bohaterem, oprócz innych rzeczy, to ten jego wyjazd do Gruzji, uratowanie Gruzji, jest patriotą, był człowiekiem mądrym, był prawnikiem. I on pod wpływem po prostu tej żydowskiej, tego Szudricha, który kłaniał się, machał tym swoim kapeluszem, zresztą ma ksywkę w gminie żydowskiej, rabin dobrze, dobrze, bo nie nauczył się po polsku mówić, tak zmanipulował naszego prezydenta, że ten się zgodził na przerwanie ekshumacji. Ekshumacji, powtarzam, niezgodnej z polskim prawem i z prawem żydowskim i religią żydowską, ale nas tu na terenie Polski i on jako prawnik powinien wiedzieć, że nas na terenie Polski nie obchodzi prawo innych krajów, nie obchodzi nawet religia innych narodów. Tu, na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, obowiązuje prawo polskie. I według prawa polskiego i kodeksu karnego, wydaje się, że tam ja sprawdzałam chyba 9, 10, ale mogę się mylić, paragraf, należy w wypadkach wątpliwych przeprowadzić ekshumację. I tu przepraszam, na chwałę... pani doktor. Przepraszam pani doktor, jedno zdanie, a powiem więcej. Przecież w Jedwabnem ci Żydzi byli obywatelami Polski, o ile dobrze teraz no, mówię. To byli obywatele Polski także, tylko że wyznawcy innej religii. Także chyba powinniśmy mieć pani doktor prawo do tego, żeby ale przeprowadzić tę ekshumację. W nich świętej pamięci prezydent doskonale wiedział, że tu obowiązuje na terenie Polski obowiązuje polskie prawo. Nie obchodzi nas prawo żydowskie i wymysły żydowskie. I to był kardynalny absolutnie błąd, który trzeba tu powiedzieć, no, mam dylemat, bo szanujemy prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Nie był Bogiem, popełnił absolutnie błąd i za to płacimy. Pojechał osobiście, on minister wtedy, pojechał osobiście do Jedwabnego i osobiście wstrzymał tę ekshumację. No i no tak jak mówię, walczymy prawo od tamtej pory i piszę o tym w książce i to jest haniebne, że my historycy nie mamy prawa, a wracając do tego roku 2000, chcę powiedzieć, że IPN zachował się jak należy, bo w czerwcu mają ekshumację, we wrześniu IPN ogłosił, sprawdzam, robimy ekshumację, bo ona... Gross po prostu niedołóg, nawet sobie nie policzył, że jeśli mówi, że 1600 Żydów Polacy zamordowali na terenie, spalili na terenie stodoły, która ma wymiary bodajże 13,6 metrów, czyli 13 Żydów musiałoby się zmieścić na metrze kwadratowym. To logiki się w ogóle nie trzyma. No i ekshumacja została, tak jak mówię, wstrzymana i stąd są po prostu całe kłopoty. Ale teraz jak nawet słuchałam wypowiedzi pana Żyda Bolesława
Szanicera i o tym, że rabin kazał mu się zamknąć, kazał milczeć, to proszę Państwa, mnie jako historykowi zawsze to jest taki dłuższy, trzeba patrzeć na wydarzenia w takim dłuższym kontekście historycznym. I jeśli popatrzeć na to wszystko, na te lata, rok po roku, rok 2099 i tak dalej, to uświadomiłam sobie nagle, że tak naprawdę no musimy z tym, do tego podejść ze spokojem i damy sobie radę. Tak naprawdę to mamy w tej chwili do czynienia na przestrzeni ostatnich 100 lat z takim czwartym podejściem, z czwartą próbą, po prostu żydowską próbą zawłaszczenia Polski. Bo przypomnę, pierwsza próba i pierwsze podejście to był rok 1919. Piszę o tym, mówię już od co najmniej 20-30 lat. I zbiera się sejm konstytucyjny, ale przypomnę, bo każdy z nas Polaków musi to pamiętać. Jest rok 1919, zbiera się sejm konstytucyjny, czyli sejm, który ma uchwalić konstytucję dla odrodzonego państwa. I wtedy poseł, przewodniczący koła poselskiego żydowskiego Grünbaum zgłasza wniosek, żeby 113 paragraf Konstytucji Rzeczypospolitej gwarantował Żydom autonomię, czyli to jest po prostu propozycja, oddajcie nam pół Polski. Te pół Polski mieliśmy oddawać, pół Lublina, pół Warszawy, Krakowa i tak dalej, czyli jeden z posłów określił, że Polska miałaby wyglądać jak ser szwajcarski. I tu zapamiętajmy sobie jedno, że był to moment, kiedy my, skłóceni Polacy, skłóceni, no my Polacy jesteśmy indywidualistami, mamy zawsze gdzie trzech Polaków to cztery punkty widzenia. Także tam taką mamy naturę i zgódźmy się z tym. I wtedy najbardziej taką czytelną, jasną odpowiedzią dla posła Grünbauma była wypowiedź posła PPS, Partii Socjalistycznej Niedzielskiego, który wstał i powiedział, że musimy przyjąć jedną zasadę, że państwo polskie jest tylko państwem polskim, państwem Polakom i żadnej autonomii nie dostaniecie. Zresztą wtedy zaczęły się w tej decyzji o nieprzyznaniu Żydom autonomii poparła nas i Francja, i Anglia, i Ameryka, i cały świat. A Żydzi rozpoczęli wtedy kampanię antypolską. Wtedy już, 100 lat temu, jak popatrzymy na okres dwudziestolecia wojennego, to Żydzi po prostu robią wszystko, ciągle nam psuć opinię, także przyzwyczajmy się. Przepraszam, pozwoli pani, że tutaj zacytuję jeden z felietonów właśnie z dwudziestolecia międzywojennego Antoniego Słonimskiego, co by nie było przecież Żyda, który podczas podróży promem do Stanów Zjednoczonych opisał to w swoim felietonie. Podchodzi do niego jakiś inny podróżnik i pyta się, pan jest Żydem? Tak. Pan mieszka w Polsce? Tak. O, to pana pewnie strasznie tam prześladują, pan musi dużo cierpieć. A Antoni Słoniński odpowiada, nie no, absolutnie. Jestem pisarzem, publicystą, poetą, jestem bardzo szanowanym obywatelem. Puenta felietonu była taka, że człowiek, który rozmawiał ze Słonimskim, powiedział, pan na pewno jesteś agentem, ja ze swoich gazet wiem, że w Polsce jest antysemityzm, że tam Żydów biją i zabijają. No dokładnie tak, panie redaktorze, proszę państwa. Czyli ta sama, to co, to szkalowanie Polski zaczęło się nie wczoraj, nie rok temu, nie pięć, tylko 100 lat temu, wtedy, kiedy odmówiliśmy Żydom oddania im połowy państwa polskiego. Druga przymiarka jest dramatyczna i to jest rok 39, Niemcy wchodzą do Polski. I najlepiej Państwo, jeśli się szerzej interesujecie, to jest po polsku wydane dzienniki Czerniakowa. Adam Czerniakow był przed wojną senatorem polskim. W sumie jest to jedyna postać taka, powiedziałabym, bardzo zrozumiała, bo jak jego plan się nie powiódł, popełnił samobójstwo i nie przyłożył ręki swojej do mordowania własnego narodu. Ale wracamy do roku 39. I w dziennikach Czerniakowa, Czerniakow i Żydzi wybuch wojny rozumieją jako szansa na zbudowanie autonomii, bo to im też Niemcy proponują. W getcie warszawskim, które potem pod koniec liczy 500 000, krótko mówiąc, panuje powszechne przekonanie, że ta wojna to jest wojną polsko-niemiecką i to nie jest biznes żydowski, a dla Żydów jest to okazja, żeby zbudować te wymarzone autonomie, których Polacy nie dali im 20 lat wcześniej.
I bardzo, i tu korelują bardzo ładnie Ringelblum, Kronika getta warszawskiego, z dziennikami Czerniakowa. I czytamy na przykład u Ringelbluma, że jedynym człowiekiem na 500 000 Żydów, który w getcie warszawskim chodził po ulicach i pisał: Żydzi, opamiętajcie się, ta wojna jest przeciwko nam, przeciwko Żydom, obudźcie się, to nie... Uważali go za wariata. Zresztą ten dziennikarz, bo był z zawodu dziennikarz, nazywał się Szachno Sagan, zginął, porwali mu żonę i dwoje dzieci, żydowscy policjanci, na Umschlagplatz i poszedł z rodziną na śmierć. To był jeden Żyd. Reszta Żydów we wszystkich źródłach żydowskich, jak czytamy od Czerniakowa przez Ringelbluma i wszystkie inne, Żydzi cieszą się, że mają własną autonomię. Swoje tramwaje, wreszcie wybudowali sobie mury, bo mury w getcie warszawskim sfinansowane były przez gminę żydowską i wybudowane rękami żydowskimi. O tym nie chce się mówić. Czyli to jest ta druga próba zbudowania autonomii, która skończyła się dramatycznie wymordowaniem po prostu wszystkich Żydów, ale ta wiara i próba zbudowania autonomii żydowskich na terenie Polski u boku Niemców, no po prostu była błędem politycznym jakimkolwiek. Czyli mamy drugą próbę, trzecią próbę mamy w 1945 roku, kiedy na czołgach Armii Czerwonej wkraczają do Polski tysiące Żydów komunistów i obejmują władzę, nie czarujmy się, to był jeden, jeśli teraz narzekamy czasem, to miejmy świadomość, że te lata 45, 56, no można mówić 53 do śmierci Stalina, ale trzeba rozszerzyć do 56 roku, te 10 lat, to była sytuacja, kiedy tak naprawdę byliśmy pod panowaniem Żydów, komunistów. I gdyby nie śmierć Stalina, gdyby nie to, że Stalin ostatnie dwa lata swojego życia zaczynał brać się za Żydów w sensie takim, że wykorzystał Żydów do zrobienia rewolucji w Rosji, do opanowania Polski, a już po wykonaniu wszystkich zadań zaczynał po prostu szykować i Żydom, komunistom i w Rosji, i w Polsce po prostu śmierć. To była trzecia przymiarka, której Żydzi nie wykorzystali, nie umieli wykorzystać. No a teraz w 2000 roku, w naszej epoce, no, jest ta ustawa 447, która symbolicznie mówię, dlatego że cała ta nagonka i próba najpierw właśnie takiej pedagogiki wstydu, no nie udała się, bo coraz więcej Polaków ma świadomość, że i jedwabne, i wszystko było nie tak. To tylko jeszcze gdzieś z lewicy potomkowie tych Żydów czy komunistów, którzy przyszli do Polski po wojnie na czołgach, wypowiada się, czy tam jakiś Cimoszewicz, stary Komuch czy inny mówi, że Polacy są mordercami, tak? No więc jak porównamy to do roku 2001, kiedy prezydent Kwaśniewski mówił, że my jesteśmy winni, przepraszamy za coś, no to odzyskaliśmy, no nie daliśmy się my Polacy w tej pedagogice, serwowanej nam pedagogice wstydu, na której na czele tego programu oczywiście stoi rabin Szudrich, ale przede wszystkim Michnik, jego gazeta i inni. No i z całego tego doświadczenia, no mojego osobistego walki od 6 lat o Jedwabne, wyłania się po prostu taki obraz, że takim głównym motorem czy koordynatorem tych działań to jest rabin Szudrich. No, jest to naprawdę agent Żydów amerykańskich, który próbuje tu w Polsce ugrać i to, żebyśmy my płacili jakieś straszne
odszkodowania w ramach 447 i tu do rządzących. Pani doktor, proszę pozwolić, jedno zdanie dosłownie. Film Powrót do Jedwabnego zaczyna się od moim zdaniem bardzo wstrząsającej sceny, kiedy to oglądamy któreś tam kolejne obchody rocznicy zbrodni w Jedwabnem. No i co? Jakaś pani czyta z kartki: zbrodnia, zbrodnia, Polacy mordercy, Polacy mordowali Żydów, Polacy, Polacy mordercy zamordowali Żydów. Wojciech Sumliński wtedy zwraca uwagę, dlaczego mówicie kłamstwa? Przecież to Niemcy. Przecież to Niemcy. Jaka jest reakcja? To bodajże był właśnie rabin Szudrich. Proszę się uspokoić. To nie jest wiec polityczny, to jest spotkanie religijne. My tu przyszliśmy opłakiwać ofiary. Skoro to było spotkanie religijne, pani doktor, po co te manifesty polityczne, po co oskarżenia i tak dalej, i tak dalej? No powiem wprost, pani doktor, taka narracja po prostu, no my się na nią już, tak jak pani powiedziała, nie dajemy nabrać, ale moim zdaniem świat się dalej nabiera, niestety. No, właśnie, no ale teraz tak, rabin Szudrich nie przyjechał do Polski szerzyć religii, umówmy się, bo przyjechał grać o pieniądze dla Żydów amerykańskich, wyciągnięte od Polaków, bo skończyły się pieniądze płacone przez Niemców. Pisze o tym Finkelstein bardzo dobrze. Jak to wyglądało? Żydzi amerykańscy, proszę Państwa, którzy nie uratowali żadnego europejskiego Żyda. Jedyna organizacja w obronie Żydów europejskich powstała, proszę Państwa, w roku 1946. Chodziło o wyrwanie dzieci. Fundacja Tensera. Jak chciałam pójść tam, byłam w Nowym Jorku, pójść do archiwum, żeby zbadać, co oni, ile dzieci wywieźli, to mnie nie wpuścili, bo jestem gojką. Po latach zaproponowali, że mogę wysłać Żyda, to jakiś Żyd mi sprawdzi. I więc ci Żydzi, którzy skazali na śmierć 3 miliony naszych polskich Żydów i 6 milionów europejskich, teraz rabin Szudrich będzie mówił, który przykłada rękę do kłamstwa, będzie mówił, że to nie, że on tu przyjechał jako religijny człowiek, to jest polityk, proszę Państwa. Ja nie wiem, jaki wpływ ma rząd polski na to, żeby usunąć tego człowieka z Polski, ale jak najszybciej należy go odesłać do Nowego Jorku. W jakiejś wypowiedzi niedawno powiedział, że 60 lat temu w Nowym Jorku ukradziono mu rower i on szuka tutaj w Polsce, więc niech sobie wraca do Nowego Jorku, szuka tego swojego roweru i zabronić go mu cokolwiek tutaj w sensie politycznym się wypowiadać. On cały czas uprawia politykę. Został przyjęty na salony przez ministrów, polityków różnych, traktowany na Boga. No to jest błąd Polski. To znaczy, panie redaktorze, ja myślę, że sytuacja jest lepsza niż ta sprzed 20 lat, bo rzeczywiście wtedy część ludzi uwierzyła, nawet młodzi ludzie mówili, że bo potem powstał film Pokłosie, że tak, że tu jednak przyłożyliśmy rękę. No więc to jest sytuacja lepsza niż była 20 lat temu, ale to nie znaczy, że już wszystko jest w porządku. Mam nadzieję, że i film Sumlińskiego i nasze takie wspólne działania doprowadzą do tego, że wreszcie IPN ruszy, będzie mógł dokończyć tę ekshumację. No, ale pani doktor, krótka piłka. Kogokolwiek by nie zapytać, ile osób zginęło w Jedwabnem? Cisza. Jedni powiedzą za groszem, nie wiem, groszem, przepraszam, 1600, 2500, 5000, 20 000 i tak dalej. W pani książce pojawiają się tutaj liczby 160, 200, a może mniej. Pojawiają się tutaj relacje ludzi, którzy ratowali Polaków, którzy ratowali Żydów z Jedwabnego. O tym się oczywiście nie mówi. 80 lat po zbrodni, a my nawet nie wiemy, ile ludzi zginęło. No na miłość boską. Przecież gołym nieuzbrojonym okiem widać, że coś tu jest nie tak. Ale to w filmie widać. Wypowiedź tej bardzo... Jeszcze raz już gratulowałam i dziękowałam pani Małgorzacie Grupie, pani profesor Małgorzacie Grupa, która przełamała tą bańkę strachu, bo oni też się bali. Przecież raport Colli był utajniony 20 lat, przez 20 lat, proszę Państwa, nie przez Żydów, tylko przez naszych prokuratorów. Ja w tej książce, który pan redaktor ma, zamieszczam korespondencję. Domagam się w imieniu prawie 100 000 Polaków odtajnienia raportu profesora
coli i przywrócenia ekshumacji. I zastępca prokuratora generalnego, Pozorski, wypisał nam, nie tylko mnie, tylko prawie 100 tysiącom Polaków, tak ja zamieściłam tą jego odpowiedź, na chyba na 20 stron, takie głupie jakieś bzdury prawnicze, które nie pozwalają na odtajnienie raportu coli i przywrócenie ekshumacji. No to mu odpisałam, temu Pozorskiemu po prostu, choć nie jestem prawnikiem, to jest to bzdurą, dlatego że badania naukowe, historyczne i archeologów, i nas historyków są zagwarantowane w Konstytucji po prostu. To, i tu leży problem przełamania tego stanowiska PiS-u. Ja nawet w imieniu tych 100 tysięcy Polaków napisałam osobisty list, osobisty, znaczy w imieniu komitetu domagającego się ekshumacji do pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego, którego w sensie politycznym ja go szanuję i proszę nie odbierać tego, że ja głosuję na PiS, może to jest nielogiczne, ale dobro Rzeczypospolitej jest ważniejsze, napisałam, że żeby przełamał to wszystko, bo w jego rękach jest, bo oczywiście wiadomo, że Pozorski i Ziobro po prostu muszą głupoty wypisywać i wiedzą dokładnie, że ekshumacja powinna się zgodnie z prawem odbyć, więc napisałam do prezesa Jarosława Kaczyńskiego, nie dostałam odpowiedzi, to z taką ludzką propozycją. Jego brat był wspaniałym prezydentem. Popełnił błąd. Każdy człowiek błądzi, tylko Pan Bóg jest nieomylny, tak? Więc podchodząc do sprawy tej, można jednym zdaniem powiedzieć, niestety mój święty pamięci brat popełnił błąd i musimy ten błąd dla dobra Rzeczypospolitej Polski naprawić, nie ujmując honorom i ocenie świętej pamięci Lecha Kaczyńskiego. I jeśli napisałam mu wprost, jeśli pan szanuje i kocha swojego świętej pamięci brata, to proszę to zrobić jak najszybciej. Jak najszybciej. Minął kolejny rok i cisza. I nie wiem, nie myślę, że zastępca prokuratora generalnego, pan Pozorski, ani minister Ziobro nie są głupcami i wiedzą, że tę ekshumację zgodnie z prawem polskim należy przeprowadzić. No ale blokada jest jaka jest i trzeba to sobie prawdzie powiedzieć. A w tej sytuacji my, obywatele, my historycy, archeologowie, dziennikarze, jak Wojtek Sumliński, mamy robić swoje i przede wszystkim wiedzieć, że to jest kłamstwo. Ale pozwoli pani, że ja w tym momencie zacytuję wtorkową wypowiedź nowego prezesa IPN, pana doktora Karola Nawrockiego. Za zbrodnie w Jedwabnem swojej dramaturki odpowiadają oczywiście Niemcy. Były to niemieckie metody mordowania, przetestowane podczas palenia synagogi w Białymstoku. Do takich rzeczy nie dochodziło przed rokiem 1939, mimo napiętych relacji między obywatelami RP polskiego i żydowskiego pochodzenia. Następnie dodał, że w jego przekonaniu wszczęcie przez polskie państwo badań ziemnych na miejscu zbrodni w Jedwabnem uwarunkowane jest wolą władz Izraela. I tutaj cytuję dalej. Ja tej pozycji. Władz Izraela? Co Izrael ma do tego? No właśnie, pozwoli pani, że zacytuję pani doktor. Ja tej potencjalnej ekshumacji przyglądam się przez pryzmat stanowiska profesora Jana Żaryna, który zajmuje się relacjami polsko-żydowskimi. Profesor Żaryn konsekwentnie uznaje, że ekshumacja bez obecności strony izraelskiej będzie w pewnym sensie bezproduktywna z punktu widzenia państwa polskiego. Mnie ta opinia profesora Żaryna na tę chwilę przekonuje. I co pani na to, pani Janek doktor? Żaryn bardzo jest, on jest przede wszystkim politykiem i senatorem. Bo Żaryn już jest senatorem, już nie jest. Jest teraz dyrektorem Instytutu Myśli Narodowej. Parę lat temu jako pierwszy zgodził się ze mną, że ekshumacja jest konieczna. A po co nam Żydzi do ekshumacji? Przepraszam, Janku Żaryn, jesteś historykiem. Kiedyś spotkaliśmy się w Stanach Zjednoczonych i on wtedy, to był rok 18. No, takiej konferencji. Ja powiedziałam mu, dzięki, że poparłeś ekshumację w Jedwabnym. I dumnie odpowiedziałeś, Janku Żaryn, senatorem się bywa, a historykiem się jest. To czyli teraz już się wycofujesz. Po co ci Żydzi na ekshumacji? Czy Żydzi, Izrael zaprasza nas do jakichkolwiek ekshumacji w swoim kraju? A tam leżą, są groby naszych żołnierzy
z lat 40. nad jeziorem Genezaret w każdym razie. Zwariowali. Po prostu idą, to są polityczne. I tu, proszę Państwa, pamiętajmy, że za całą chucpę w Jedwabnym odpowiadają nie Żydzi, tylko odpowiadają przede wszystkim Polacy. Minister Gliński, który w rozmowie tam półtora roku temu stanęła sprawa również Jedwabnego, Gliński, ja już to powiedziałam w wielu miejscach, kończy się spotkanie i ja powiedziałam też, żeby wznowić ekshumację w Jedwabnym i on z ciszonym, konfidencjonalnym tonem do mnie mówi, brał mnie za głupią, do dziś się zastanawiam, nie wiem. Mówi, pani doktor, przecież jeśli zrobimy ekshumację w Jedwabnym, to Amerykanie wycofają wojska z Polski. No proszę państwa, z kim my mamy do czynienia? I nie miejmy pretensji do Żydów tu w tym wypadku. Miejmy pretensje do siebie samych, do historyków, urzędników, do historyków, polityków, do prawników sprzedajnych po prostu, którzy jak wiceprokurator Pozorski będzie mi wypisywał o 1000 jakichś przepisach prawnych, a każdy głupek wie, że nad tymi przepisami rangą wyższą jest konstytucja, która w kilku punktach gwarantuje historykom wolność badań historycznych. Jesteśmy matni, dopóki nie uwolni się historyków i archeologów od tego parasola prawników, to nigdy to takie Jedwabne będą się powtarzać. Bo zapomnijmy o tym, że Żydzi dadzą spokój. Będą nas atakować, bo chcą po prostu forsy. I tyle. Pani doktor, zastanawiam się, czy ci ludzie, którzy przedstawili swoje relacje na temat zbrodni w Jedwabnym, zaprezentowanych w filmie Powrót do Jedwabnego, czy IPN dotarł do nich, czy ich wysłuchał, czy ich zeznania są spisane przez jakieś państwowe organa, przez polską prokuraturę, czy możemy je usłyszeć tylko w filmach, niezależnych filmach, czy też przeczytać w takich książkach jak ta Anatomia Kłamstwa? Dobrze. 20 lat raport profesora Colli jest utajniony przez prokuraturę, przez prokuratora generalnego. To sprytny właśnie ten pan mecenas Jarosław Litwin w tym wywiadzie w tej gazecie jeszcze do dostania, bo to jest najnowszy numer, może Magna Polonia, w tym wywiadzie mówi, że po prostu przechytrzył tych prokuratorów i udało mu się, no, on zna prawo, odtajnić raport profesora Colli i całej ekipy archeologów. I jeszcze raz mówię, że ten raport profesora Colli był utajniony nie przez Żydów, tylko nasze rodzime Ministerstwo Sprawiedliwości, prokuratora generalnego. I tu właściwie musimy zawalczyć też o wolność z naszymi władzami, nie z Żydami, bo do bramki żydowskiej czy po stronie żydowskiej grają nasi politycy. Po prostu to musimy mieć świadomość. No, jest pytanie na ile. Ja nie sądzę, tam nie siedzą Żydzi, tylko to są tak zwane dwużydziany polskie. Dwużydziany Polaka, przepraszam. Użyłam tu pojęcia Andrzeja Niemojeskiego sprzed 100 lat, który dokładnie 100 lat temu, no to szerszy, ja tam pisałam, o tym mówiłam, a można sobie zajrzeć, Niemojewski, 100 lat temu określili ludzi, Polaków, którzy po prostu są tak prożydowscy, że sprzedają po kawałku Rzeczpospolitą. Ale mówię do ministra sprawiedliwości, do zastępcy prokuratora Pozorskiego, a przede wszystkim do prezesa Jarosława Kaczyńskiego. Na Boga po prostu odpuśćcie, bo gracie przeciwko Polsce. To już nie są żarty, proszę Państwa. A ostatni świadkowie zbrodni za chwilę mogą odejść z tego świata. No więc właśnie. No ale świadkowie, panie redaktorze, najważniejszymi świadkami jest to, co się znajduje w tych dołach tam, co odkryła... Przepraszam,
Przepraszam pani doktor, tutaj taki może malutki sarkazm z mojej strony, ale najważniejszym świadkiem według Tomasza Grossa jest Szmul Wasserstein. Opisuje pani w tej książce, co mnie naprawdę strasznie tutaj uderzyło. On nie znał języka polskiego, człowiek, który spisywał jego zeznania, nie znał języka, którym Szmul Wasserstein się posługiwał. No i wyszły takie zeznania jak wyszły, które są dzisiaj koronnym dowodem dla Tomasza Grossa, że Polacy to mordercy Żydów. No tak, no to właśnie to, co powiedziałam, to w tej książce po prostu i tam dałam... Przepraszam, Szmul Wasserstein, człowiek, którego prawdopodobnie w czasie zbrodni w ogóle nie było w Jedwabnym. No to, to, co powiedziałam na początku, że od strony metodologii nauki historii, to ta książka Grossa to jest śmietnik, na śmieci się nadaje. Nadaje. Od razu dałam tam artykuł profesora świętej pamięci Tomasza Strzembosza, którego znałam, który wykładał na KUL-u, sypiał u mnie w domu i opowiadałam w 70-tych, 80-tych latach, brał latem plecak i jechał w te tereny, więc znał doskonale, ten obszar. No może nas to zdziwić, ale to jego brat bliźniak to obecnie Adam Strzembosz, który po prostu stoi za kastą sędziowską po prostu. Także to dwaj bracia bliźniacy, zupełnie dwie różne drogi. No ale my jesteśmy bezsilni, dlatego że panie redaktorze, proszę państwa, historycy i świętej pamięci profesor Tomasz Strzembosz i ja i inni historycy, którzy są trzymali mi w kagańcu po prostu prawa. Ja jak odkryłam żołnierzy wyklętych i napisałam książkę Zaporczycy, to sądy po prostu próbowały mnie wyrzucić z trójką dzieci z domu. Bo zrobiłam coś, co się sądom nie podobało, tak? Także dopóki nie uwolni się nauki historii z tego kagańca prawników, no to tak to będzie. No, ja jednak jestem dobrej myśli, proszę państwa. Nie damy się ani Żydom amerykańskim z tą ustawą 447, bo skoro trzy próby przejęcia Polski się nie udały, a powtarzam, ta próba w 1945 roku była bardzo niebezpieczna, te kilka lat, to z perspektywy czasu to losy Polski się ważyły, ale myślę, że mądrzy Żydzi, z którymi wielokrotnie rozmawiałam też o tym okresie, powiedzieli, wiesz, nam Żydom to się nic nie udaje, bo my nigdy nie znamy miary. Zawsze pójdziemy o jeden krok za daleko. To, co już się tak niby rysuje, że coś się im udaje i sprawa się rypnie. Tak samo z tą ustawą 447 i z całą akcją szpiega nasłanego przez amerykańskich Żydów rabina Szudricha, który tylko przed nazwiskiem stawia sobie rabin, ale on ani religii żydowskiej nie szanuje, ani Boga, ani nic, tylko chodzi mu o Polsce. I tak samo z naszymi rodzimymi władzami, którym nagle po prostu do łba przyszło, żeby zabronić historykom badać Jedwabny, udowodnić światu, że to jest kłamstwo. No, a za tym stoi Gliński, niestety prezes Jarosław Kaczyński, który uważam, że jest genialnym politykiem, ale niech historię zostawi w spokoju, tak bym to powiedziała. Politykiem jest facet genialny, ale po co się Kaczyńscy mieszają w działkę historii, no to jest ich błąd w świętej pamięci Lecha Kaczyńskiego i obecnie prezesa Jarosława Kaczyńskiego. No, no ale życie nie jest łatwe, proszę państwa. Ale damy sobie radę, no już naprawdę od tej strony powiedziałabym takiej propagandowym w dobrym sensie. Film i książka, ostatnią tę książkę i Powrót do Jedwabnego powinien każdy Polak znać, przeczytać. No i na zakończenie może powiem, że jeszcze raz to od tego, od czego zaczęłam, że musimy współpracować z Żydami przede wszystkim religijnymi. Tak, bo to się nic nie zmienia, proszę państwa, bo i 400, i 500, i 200 lat temu, i nawet przed wojną nie było konfliktu między Polakami a Żydami religijnymi. Jest, bo konflikt między odszczepieńcami, lewakami, Żydokomuną,
i tymi grupami, bo polecam też, jeśli mam możliwość, że w ciągu miesiąca, dwóch ukaże się książka Żydówki, młodej Żydówki Judyty Ester Cohn-Lewinowskiej na temat zagłady Żydów. I ona od strony jest religijna Żydówka, którą zresztą Żydzi komuniści na Uniwersytecie Warszawskim uwalili jej doktorat. Ja pisałam o tym. I teraz ta książka wyjdzie w Bolinarii i we wstępie pani Judyta pisze bardzo ważną rzecz. Też dla nas Polaków i dla świata. Pisze, że posądzanie Polaków o współudział w zbrodni czy dokonanie zbrodni na Żydów jest bezsensowne, dlatego że Polacy są narodem przede wszystkim, który miał zawsze łagodnych królów, w którym zawsze była demokracja od średniowiecza, że Polacy nie są zdolni, nie byliby zdolni do wykonania takiego no takiej roboty, żeby wymordować 3 miliony Żydów. I patrzę od strony, pokazuję w tej książce też stanowisko Żydów religijnych po kilkadziesiąt lat po wojnie, jak w świecie religijnych Żydów jest to rozpatrywane. Dla religijnych Żydów dziś nie ma problemu, oni w ogóle nie dopuszczają myśli o tym, że Polacy mieli w czymkolwiek udział. Oni rozliczają się między sobą z tego, co się stało, jak się stało i tak dalej. To, z czym mamy do czynienia, to mamy do czynienia po prostu w tej chwili z Izraelem. W Izraelu rządzą Żydzi rosyjscy, czyli z ruskimi Żydami mamy do czynienia w Izraelu. W Ameryce mamy do czynienia z amerykańskimi Żydami, dla których tylko się liczy forsa. Nie liczy się ani Żyd, ani Polak, tylko forsa, forsa, forsa i tyle. A z religijnymi Żydami zawsze było nam po drodze, dlatego że religijni Żydzi ani nie chcieli od Polski nigdy państwa. Nie myśleli o tym, nie wchodziły w polityczne jakieś konflikty. Może na koniec powiem, 2-3 lata temu jechałam, wracałam z moimi zaporczykami, no niestety wszyscy zaporczycy już odeszli. No, byłam z dwoma żołnierzami zapory w Londynie na zaproszenie Polonii Amerykańskiej. No, wracaliśmy samolotem, panowie byli ubrani oczywiście w mundury z dystynkcjami, a obok ja siedziałam z boku, za przejściem siedziało trzech Żydów, hasydów, młodych chłopaków z pejsami klasycznie ubranych. No jak samolot startował, to oni tam się kiwali, modlili i ten chłopak, ten hasyd nie wytrzymał. Pyta mi się, co za żołnierzy ja wiozę. Ja mówię, że to są żołnierze polscy, walczyli z Hitlerem i ze Stalinem. I pytam się go, a wy jesteście hasydami? I ten młody Żyd z tymi pejsami, może 20 lat, wyprostował się i mówi, yes, we are hasidim, tak, my jesteśmy hasydzi, my jesteśmy polscy Żydzi. Potem rozmawiałam z nim, no to w Londynie mieszkają, jechali na koło Rzeszowa, tam mają tego swojego cedyka. I to jest ta grupa Żydów, z którymi możemy się kłócić, może mieć problemy, ale oni szanują nas, bo jesteśmy chrześcijanami i my szanujemy ich, mają swoją religię. Może ta religia śmieszna, może dla nas nieprzystająca, ale z szacunkiem. A jak popatrzyłam na tych chłopców, to Żydzi się żenią bardzo wcześnie, dalej, bo to świat dalej zaczarowany. To jakieś trzecie, czwarte pokolenie polskich Żydów, hasydów z Londynu. I to dziecko, no dziecko, bo jak to chłopaczek 18-20 lat, prostuje się i z dumą mówi, tak, my jesteśmy hasydzi, my jesteśmy polscy Żydzi. No więc zawsze mówiąc o problemach z Żydami, umiejmy to rozdzielić. Ja sama zresztą pracuję teraz nad artykułami, nad takimi wykładami Żydokomuna, prawda czy mit. I to bardzo ciekawe wyniki badań mi wychodzą.
Mam nadzieję, że ten temat jeszcze kiedyś, pani doktor, poruszymy. Tutaj niestety musimy postawić kropkę. To był, mam nadzieję, dopiero wstępu do większej, szerszej dyskusji o jedwabnem, a konkretnie o anatomii kłamstwa w jedwabnem. Pani doktor, bardzo serdecznie dziękuję za poświęcony czas. Wszystko, co zostało tu powiedzione. Bóg zapłać. Dziękuję bardzo. Szczęść Boże i do zobaczenia.